Magdalena Kowalczyk, witam Państwa w programie Rozmowa o. Dzisiaj będziemy rozmawiać o drogach i bezdrożach, o doświadczonych kierowcach i mniej doświadczonych. Naszym i Państwa gościem jest często u nas goszczący pan Mirosław Kukliński, starosta powiatu tomaszowskiego. Witamy serdecznie. Witam również. Jest mi niezmiernie miło, że właśnie znów Państwa w programie goszcz. Dzień dobry. Panie starosto, jaki jest stan dróg w powiecie? Stan dróg, powiem tak, właściwie jest poprawiający się. Nie wiem, czy pani redaktor zauważyła, czy zauważyli to mieszkańcy, ale tylko w ubiegłym roku, a więc w 2015, w pierwszym roku kadencji, naprawiliśmy kilka ulic powiatowych i to naprawiliśmy tak gruntownie, bo ulica Halera była bardzo zaniedbaną ulicą, pamiętającą jeszcze czasy PRL-u. Potem ulica Zawadzka na jej znacznym odcinku, Berka Joselewicza, Ludwikowska prawie kończy się inwestycja drogowa. A więc z tych ulic, jak na pierwszy rok kadencji i małe środki w budżecie, udało się trochę zrobić w mieście. A ten rok, to już ma być razy 5. Mimo, że już jest wielu zarządców tych dróg, tak? Mam te drogi powiatowe, miejskie i wojewódzkie. Tak, Panie redaktor, to bardzo ważna dopowiedź, słusznie, bo ja mówiłem tylko o drogach powiatowych, które zrobiliśmy. Przecież prezydent ma znacznie więcej ulic w mieście, bo to są te ulice miejskie. No i on też coś robi, a więc to się sumuje niejako. Ale lata zaniedbań są bardzo, bardzo duże. No i rzeczywiście, nie mówimy, że w ogóle wszędzie jest źle, ale gdyby sukcesywnie robiono co roku choć taką liczbę ulic jak w 2015, stan dróg byłby zdecydowanie lepszy. To mówimy o drogach, ale również robione są chodniki, ścieżki rowerowe, czy te ciągi pieszo-rowerowe. No więc to jest inwestycja, która pochłania miliony, ale oczywiście ona musi być robiona, bo wiadomo, stan dróg jest niezadowalający jeszcze jak na tą chwilę. Panie starosto, od jak dawna pan ma prawo jazdy? Już tak dawno, że nawet nie pamiętam. Myślę, że ja miałem chyba nawet jeszcze niespełna 18 lat, bo kiedyś można było, nie wiem, czy pani redaktor na pewno tego nie pamięta, bo jest za młodą osobą, ale można było nie mieć jeszcze 18 lat i mieć już prawo jazdy. Ja bodajże chyba prawo jazdy zrobiłem, mając skończone 16 lat, bo to był taki okres. Wtedy nie było można, mając nieskończone 18 lat, wozić tak zwanego pasażera, ale można już było mieć prawo jazdy, więc chyba to był koniec lat 70., o ile właśnie tutaj nawet niedobrze mówić, matka, jaki ja już stary, ale rzeczywiście od końca lat 70. mam już prawo jazdy. To jak pan ocenia siebie jako kierowcę? Umiarkowanie dobrze, powiem, bo nieładnie jest mówić o sobie, że dobrze, ale jeżdżąc po drogach tyle lat, jeżdżę w zasadzie bezpiecznie. Owszem, ja miałem jakieś tam drobne zdarzenia, incydenty, ale one nie kończyły się jakimiś tam obrażeniami czy wypadkami takimi. Więc myślę, że jeżdżę bezpiecznie, dobrze, choć czasami dynamicznie. Nie łamie pan przepisów? Nie łamę przepisów. Zależy, co mam przez to tutaj na myśli. Nie powiem, że nigdy nie przekroczę 50 km na godzinę w terenie zabudowanym, bo byłoby to nieuczciwe z mojej strony. Nie powiem, że nie zdarzy mi się zaparkować. Może zaparkować to nie, ale zatrzymać w miejscu niedozwolonym, czy podobne tego typu zdarzenia. Niemniej jednak unikam tego typu historii i raczej nie płacę za przekroczenie przepisów, choć czasem się zdarzy, ale to są takie naprawdę raczej niewielkie zdarzenia. Reasumując, zapłacone mandaty, co by można było za nie kupić? Mimo wszystko myślę, że niewiele, pani redaktor. Myślę, że naprawdę niewiele byłoby można kupić, bo chyba na przestrzeni ostatnich 5 lat nie sądzę, że się pomylę. Może było to 200-300 zł. Więc na tyle lat tego typu mandat, nie jest to rzecz duża, a
Powiem szczerze, no ostatnie właśnie takie zdarzenie jest dość ciekawe, bo na pustym terenie, nie mając nic przed sobą ani, znaczy przed sobą miałem, bo wyprzedzałem, ale było to zupełnie pusta droga i wyprzedzałem akurat w takim miejscu, może nie tak, wyprzedzałem kilka pojazdów, a więc nadjechałem na takie miejsce, gdzie tak mnie zapunktowano, że no właśnie zapłaciłem 200 zł, niewiele, ale tam parę punktów było. Nie dlatego, że stworzyłem zagrożenie, no ale dlatego, że rzeczywiście gdzieś taki kawałek ciągłej linii zdarzyło mi się przejechać. A więc no nie, myślę, że no nie ma ludzi, nawet policjanci nie wierzą, że jeżdżą bez łamania przepisów. Znaczy, panie, to jest wszystko zależy, jak się łamie te przepisy, bo jeśli się stwarza zagrożenie w dużym ruchu, przy dużych szybkościach, to uważam, to jest szaleństwo. No. Ale jeżeli gdzieś nie ma zagrożenia i ktoś tam przekroczy czy złamie przepisy, no to uważam, też jest obłudą mówienie, że nie, że wszyscy powinniśmy jeździć prawidłowo i tylko prawidłowo. No. No, życie jest życiem. Szanowni Państwo, dziwicie się, że często pytamy Pana Starostę o patronów. Ale Pan Starosta... Ja sam się dziwię, Panie Redaktor. W wolnym czasie lubuje się w czytaniu żywotów świętych i pozwolę sobie również i dzisiaj zapytać Pana Starostę, kto jest patronem kierowców. Jak to dobrze, że Pani zrobiła ten długi wstęp, bo tak myślałem, o kogo będę pytany, nie? I tu zebrałem myśli i udało mi się. No, Święty Krzysztof oczywiście, bo to jest patron, no, do którego często się zwracam, właśnie wsiadając choćby do samochodu. Nie? Tak, tu się nie udało zaskoczyć, ale chyba i tak zaskoczę Pana Starostę dzisiaj. Kto jest patronem Automobil Klubu Tomaszowskiego? No to tu rzeczywiście Pani mnie zaskoczyła, bo choćby nie wiem, jak się tu sprężał, to nie wymyślę. Nie. Panie Starosto, kapituła ustaliła, że Pan. Że kto? Że Pan. Aureola mi urosła, nie? Czy cieszy Pana? No cieszy, ale myślę, że kapituła się pomyliła, nie? Bo... Nie mam aż takich osiągnięć w tej dziedzinie. No owszem, sprawy motoryzacyjne były mi zawsze bliskie. Zresztą zawsze marzyłem o tym, żeby iść do szkoły samochodowej, do technikum samochodowego. To było największe marzenie mojego młodego życia. No gdzieś tam rodzice, krewni wyperswadowali mi to. Ale niemniej jednak pasja samochodowa została cały czas. Nie tylko samochodowa. To jest bardzo ważne i w temacie dzisiejszym. Mamy dla Pana niespodzianki w każdym programie. Dzisiejszą niespodzianką będą członkowie klubu, Automobil Klubu Tomaszowskiego, prezes klubu, pan Mirosław Kister i jego syn, członek klubu, pan Tomasz Kister. Witamy serdecznie. Rajda ci przygotowujecie. Gdzie? Tak powiem. Prowadzi kierowcę. Załoga dzielnie walczy o mistrzostwo okręgu. Do naszej rozmowy dołączyli przedstawiciele Automobil Klubu Tomaszowskiego, prezes klubu, pan Mirosław Kister i jego syn, członek klubu, pan Tomasz Kister. Ja w związku z tym, że ta kapituła przyznała panu honorowy patronat nad Automobil Klubem, moim obowiązkiem jest wręczenie karty członkowskiej Automobil Klubu. No, dziękuję serdecznie. Tutaj witam w gronie członków Automobil Klubu Tomaszowskiego i myślę, że będzie to jednocześnie zobowiązaniem do współpracy to członkostwo. No to chciałem ja dopowiedzieć, ale skoro już pan to powiedział, no to niech już tak zapadnie, że ja potwierdzam te słowa jak najbardziej. Jest mi niezmiernie miło, bo tak jak tutaj nie wiem, czy pan słyszał, ale mówiłem, że tym marzeniem moim zawsze była szkoła samochodowa i kierowca. Nawet przez długi okres czasu marzył mi się kierowca nawet tira, taki, który wyjeżdża w przestrzeń i jest wolnym człowiekiem, bo jedzie odtąd dotąd. Oczywiście ten zawód ma swoje mankamenty i
już niech zostanie tak, jak jest. To panie starosto, posłuchamy może, jaki jest dorobek klubu, którego został pan patronem. Członkiem. Chociaż patron może to brzmi. No, osiągnięcia klubu są znaczące, bo od kilku lat utrzymujemy się na wysokim poziomie wśród klubów w całej Polsce, zarówno pod względem organizacji imprez, jak i ludzi, którzy jeżdżą w barwach automobil klubu i którzy zdobywają jakieś osiągnięcia, no, mówimy o kierowcach, bo to głównie oni, jeżdżąc po imprezach na terenie całego kraju, walczą o tytuły mistrzów, wicemistrzów i takież tytuły zdobywają niezmiennie od kilkunastu lat. Wiadomo, że skład osobowy zmienia się, bo pewne osoby jeżdżą w pewnym okresie, przedziale czasu, później kończą swoją karierę, na ich miejsce przychodzą nowi, ale zawsze jakaś ta ciągłość ludzi i sukcesów w automobilklubie jest. Działalność klubu jest bardzo widowiskowa, o czym tutaj pan mówi, i znany klub w całej Polsce. Miniony rok to pasmo porażek czy sukcesów? Myślę, że sukcesów. Ciężki rok organizacyjnie, bo w ubiegłym roku podjęliśmy wezwanie z organizacji imprez rajdowych na o wiele wyższym poziomie, bo do tej pory skupialiśmy się na imprezach amatorskich, gdzie one są prostsze w organizacji, mniej pochłaniają funduszy, zabiegów i tak dalej, a w zeszłym roku wymyśliliśmy sobie taki cykl, znaczy imprez na wyższym poziomie, są to rajdy okręgowe. Zrobiliśmy cykl rajdów okręgowych w ramach Mistrzostw Okręgu Łódzkiego i tu już przyjeżdżali do nas kierowcy z licencjami, czyli tacy pierwszy stopień prawdziwego rajdowania. I oni uczestniczyli, rywalizowali przy tych naszych imprezach. Były to trzy imprezy, dwie zlokalizowane na terenie powiatu tomaszowskiego. Z jedną uciekliśmy do powiatu rawskiego, ale to tylko i wyłącznie wiąże się z tym, że szukamy dróg, po których można by byłoby jeździć, które byłyby atrakcyjne dla tych, którzy do nas przyjeżdżają. Więc ten cykl się w zeszłym roku odbył. Było to naprawdę dużym wysiłkiem organizacyjnym dla wszystkich członków Automobil Klubu, bo to nie jest tylko moja zasługa, ale wszystkich członków, którzy pracują nad tym, żeby tego typu imprezy się odbyły. I zostaliśmy bardzo pozytywnie ocenieni przez uczestników, przez jakieś fora, które na ten temat się wypowiadają. Gdzieś to echo tych naszych imprez poszło w Polskę i to poskutkowało tym, że na ten rok zostaliśmy zaproszeni do organizacji jeszcze bardziej poważniejszej imprezy, ale o tym może za chwilę. Panie starosto, czy może próbował pan jazdy sportowej w swoim życiu? Zdziwi się pani i państwo, ale ja się nawet tak cieszę, nie wiem, kto to zaaranżował i dlaczego, ale rzeczywiście miałem udział w rajdzie i to takim prawdziwym rajdzie. Nie wiem, czy panowie wiedzą, chodzi o rajd nowosądecki. Jest taka impreza, przynajmniej była w latach 90., w końcu lat 90. na przestrzeni roku 2000. Tam, nie wiem, czy to automobil, czy inna organizacja, ale organizowała taki ogólnopolski rajd nowosądecki. Owszem, to są to już historyczne czasy, ale miałem zaszczyt stanowić załogę i to z Leszkiem Moczulskim, znanym politykiem, założycielem KPN-u. Stanowiliśmy jedną wspólną załogę. Pojazdów bodajże wtedy było około 60. Co jest najważniejsze, takim moim zaskoczeniem to było to, że odcinki od punktu do punktu trzeba było jechać bardzo na czas, a więc ten czas był wydłużony na tyle, że nieraz to trzeba było się starać, żeby jechać 30 na godzinę, bo więcej się nie dało, ale były odcinki specjalne, które wymagały jak najszybszej jazdy i zręczności i umiejętności. Tu się podzieliliśmy z Leszkiem Moczulskim. On jechał te odcinki takie od punktu do punktu, a i odcinki specjalne. I muszę się tym pochwalić, bo to jest ważne osiągnięcie. A które miejsce w tym rajdzie? Zajęliśmy
15 miejsce, ale panie redaktor, byłem rozczarowany na początku, gdy ogłosili wyniki, że dopiero to było 15 miejsce. Ale jak zobaczyliśmy, że w tym rajdzie brało udział profesjonalnych samochodów kilka czy kilkanaście z zawodnikami, z prawdziwymi zawodowcami na samochodach wyścigowych, czyli dostosowanych do normalnych rajdów takich samochodowych, które się odbywają czy to w Polsce, czy za granicą. A więc ja uważam, że zrobiliśmy fenomenalny wynik, no bo trudno wygrać z zawodowym rajdowcem i samochodem przystosowanym do rajdu. My jechaliśmy na zwykłym Fiacie Palio, chyba to był taki kombik, no 1100 pojemność, niewielka pojemność, ale z salonu nowe auto wyprowadzone do rajdów. Oczywiście politycy w takich jechali, bo ja wtedy robiłem za polityka i w tym rajdzie z politykiem uczestniczyłem, ale za zdobycie naprawdę 15 miejsca to był wyczyn. No. I z tego jestem dumny i bardzo mile wspominam ten rajd. No. Proszę. A ile członków zrzesza wasz Automobil Klub? W tej chwili skupiamy około 70 członków. No jest to niewielka grupa, no ale jak na tutaj warunki tomaszowskie, to uważam, że jest dobrze. W latach takich większej świetności było więcej członków, ale wtedy jeszcze można było przynależeć do wielu klubów. I skupialiśmy załogi z Warszawy, Łodzi i tak dalej. Teraz, gdy ta przynależność jest tylko i wyłącznie jednoklubowa, więc ta liczba członków zmalała, ale stanowi takie mniej więcej od paru lat grono stałe. Jaki to jest klub? Czy to jest klub otwarty? Czy do niego kto chce może przystąpić? Tak. Nie zamykamy się przed nikim. Jest to stowarzyszenie otwarte dla wszystkich. Można do nas przyjść, zapisać się, czy to uczestniczyć w pracach klubu jeżdżąc, będąc kierowcą, czy będąc organizatorem imprez, pomagać przy organizacji imprez. Także prowadzimy również działania z młodzieżą. Tą młodzieżą, która jeszcze nie posiada prawa jazdy. Z nimi prowadzimy zajęcia, mamy taki pojazd wybudowany typu budgie i tym pojazdem dla nich na zamkniętym terenie, oczywiście za zgodą rodziców, organizujemy zajęcia tej pierwszej nauki jazdy. Oni się zarażają tą pasją, bądź nie, bo są tacy, którzy stwierdzają, no niestety to nie dla mnie i rezygnują, ale parę osób zostaje zawsze z takiego grona, która zasila członkostwo w naszym klubie. A jak wygląda taki zwykły dzień w klubie? Znaczy zwykłe spotkanie, bo my jako stowarzyszenie nie jesteśmy niejako etatowcami. Czyli cała ta zabawa to polega na wolontariacie i spotkania odbywają się raz w tygodniu, w poniedziałki o godzinie 19 w naszej siedzibie przy ulicy Piłsudskiego. To jest tam siedziba Polskiego Związku Motorowego. Tam mamy siedzibę klubową, lokal i tam się spotykamy co poniedziałki i w zależności od tego, czy jest to przed imprezą, więc wtedy trwają te przygotowania, szykowanie materiałów do imprezy, sprzętu i tak dalej. Lub no, gdy tych imprez nie ma, to rozmawiamy o wszystkim, po prostu o wszystkim. Przychodzą kierowcy, którzy byli gdzieś, jeździli na jakiejś imprezie, opowiadają. Tudzież dyskutujemy sobie, rozmawiamy zupełnie luźno. Często nawet nie na tematy motoryzacyjne, po prostu spotkania przyjaciół. Pytałam się pana starosty wcześniej, jakby tak podsumował wszystkie swoje mandaty w życiu. Wcale dużo ich nie było. Czy panowie jako zawodowi kierowcy, tak, rajdowi kierowcy, czy płacicie mandaty za przekroczenie prędkości? Czasami się zdarza, ale to mówię, to jeszcze nie zawodowi kierowcy, nie rajdowi kierowcy, tylko nadal amatorzy. Tak? Bo w sumie tak jak ja bawię się w sporcie amatorskim, więc do profesjonalizmu to jeszcze kawałek drogi jest. Tak jak myślę, jak każdemu. Gdzieś tam kiedyś coś się zdarzyło, tak? Jakieś wykroczenie, jakiś drobny mandat czy stłuczka. Może jeszcze nie zawodowy, bo amator pan powiedział, ale jednak ogromne osiągnięcia. Panie Tomaszu, proszę nam powiedzieć, jakie to osiągnięcia? Jeśli chodzi o
całokształt. W sumie jeździmy z moim pilotem Marcinem Lasotą od 2009 roku. Na przestrzeni tych kilku lat głównie jeździliśmy w okręgu łódzkim, w województwie łódzkim. Najczęściej to się kończyło na podium w klasyfikacji generalnej sezonu, tudzież gdzieś tam w rally sprintach, czy w jakichś tam drobnych konkursach zręczności kierowców, też zawsze gdzieś tam w czołówce. Jeśli chodzi o zeszły sezon, który był też dla nas dosyć udanym sezonem, wyjeździliśmy Mistrzostwo Okręgu Warszawskiego. Zajęliśmy tam pierwsze miejsce, gdzie startuje bardzo dużo samochodów. Województwo troszeczkę bogatsze jak łódzkie, stąd może frekwencja zawodników. Startowaliśmy też w Pucharze Automobil Klubu Polski, gdzie też zajęliśmy pierwsze miejsce w naszej klasie, za co nagrodą był start w 53. rajdzie Barbórki. Takiej prestiżowej imprezie. Tak. Jedna z największych imprez, najstarszych w Polsce. Startowaliśmy jako załoga organizatora przed zawodnikami z czołówki z rajdu. W województwie łódzkim troszeczkę gorzej poszło z racji tego, że się skupiliśmy na tym, na innych imprezach. Mamy drugie wicemistrzostwo w swojej klasie i ubraliśmy jeszcze udział w rally sprintach w Piotrkowie. A tam się udało wyjeździć pierwsze miejsce w swojej klasie. Czyli w sumie to są tylko zaszczytne pudła, mówiąc w cudzysłowie, prawda? To w sumie tylko kilka pucharów przyniosłem z tego sezonu i te mistrzowskie za ten sezon. W sumie w tym roku, tak próbowałem wczoraj na szybko zliczyć, startowaliśmy w około 25 imprezach. Czy to były rajdy, czy kajotesy, czy rally sprinty. Więc na przestrzeni roku jest tego sporo. I dzięki temu, dzięki waszemu klubowi, o Tomaszowi jest głośno w całej Polsce, można powiedzieć. To dzięki im, ich występom. No tak, zawodników. Zawodników oczywiście. I tutaj, jeśli można powiedzieć, bo to jest część sukcesu. Syn, tak jak opowiadał, wyjeździł, skupił się na tym Mistrzostwach Okręgu Warszawskiego. Te Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego, daty się pokrywały z Warszawą, więc to trudno bywać wszędzie, prawda? Ale wracając jeszcze do osiągnięć naszych zawodników, którzy reprezentują barwy Automobil Klubu, tu trzeba powiedzieć o sukcesie załogi Łukasz Solecki, Łukasz Lechowicz. Oni jeżdżą, co prawda nie są to rajdy stricte samochodowe, tylko rajdy terenowe, tak zwane cross country. I oni w Mistrzostwach Europy zdobyli tytuł Mistrza Europy w swojej klasie, to jest klasa T2, a w Mistrzostwach Polski wywalczyli Wicemistrzostwo Polski. Więc też to dobre imię naszego klubu rozsławiają. Jesteśmy gdzieś zauważalni, nawet już w Europie. To jest ta załoga. Kolejni zawodnicy, którzy jeżdżą, reprezentują barwę Automobil Klubu Tomaszowskiego. Mariusz Kotynia, Konrad Melon, Adrian Wichłacz. To są reprezentanci naszego klubu i skupili się właśnie na Mistrzostwach Okręgu Łódzkiego. Pozdobywali tytuły mistrza bądź wicemistrza Okręgu Łódzkiego w Kajodesie. Cały czas rozmawiamy o tych rajdach amatorskich. Adrian Wichłacz też uczestniczył w tym w Pucharze Automobil Klubu Polski. Również wywalczył tą nagrodę, bo to jest nagroda uczestnictwo w rajdzie Barbórki. To jest taka impreza podsumowująca cały sezon rajdowy, skupiająca najwybitniejszych zawodników już tych rajdowych i dla nich, dla tych amatorów, to jest naprawdę wielki zaszczyt być w tym gronie, ścigać się z nimi, móc porozmawiać, czasami porównać jakieś czasy, no, nieoficjalnie oczywiście, ale to jest cała ta nagroda za trud sezonu, za te koszty wszystkie, które są ponoszone, uczestnictwo, bycie tam, poczucie tej prawdziwej atmosfery rajdowej. To myślę, że dla nich jest dosyć znaczące takie wyróżnienie. Przygotowanie do rajdu również jest bardzo kosztowne, wynika z wypowiedzi pana. Jak to wygląda? Przygotowanie do rajdu samochodu i również i kierowcy. I załogi, tak? Wygląda to mniej więcej tak, że
czy przed rajdem, czy po rajdzie zawsze auto. Nigdy się nie da całego samochodu przejrzeć, rozebrać, bo to nie jest ten poziom. Wiadomo, rozbiera się to co można, wymyć, wyczyścić, sprawdzić, czy się czegoś nie uszkodziło, jeśli coś, gdzieś jakieś przygody były. Zawsze naprawiamy, reanimujemy samochód, no i jedziemy imprezę. Trenujemy raczej mało, ponieważ tych imprez w ciągu roku jest na tyle dużo, że bez mała tam co tydzień, co dwa, co trzy gdzieś jedziemy. Trenować też w sumie w Tomaszowie w okolicach nie ma zbytnio gdzie, więc to wiadomo, człowiek nie może jeździć po ulicach miasta i gdzieś tam sobie próbować, więc raczej się skupiamy na tym, żeby jeździć jak najwięcej imprez i to wpływa jakoś tam na to, że człowiek jest cały czas w formie. Wiadomo, jeśli chodzi o czynnik ludzki, tak? No to jakaś tam gimnastyka, basen, żeby być w dobrej formie fizycznej, a reszta to już kwestia szczęścia na imprezie, bo na to już się potem wkłada wiele czynników, żeby być na mecie i być jeszcze na pudle. Na pudle. Podczas rajdu największa prędkość jaka? No na rajdu to można chyba powiedzieć. Tak, tak, bo to są odcinki specjalne, więc... W sumie samochodem, którym jeździmy, to jest Fiat Cinquecento, więc tam jakieś prędkości astronomicznej się nie da rozwinąć, ale są to, jeśli uda gdzieś się napędzić, tam w okolicach 150-160 na godzinę są takie prędkości osiągalne. A prywatnie czym pan jeździ? Jaka prędkość? Też Fiatem i dozwolona prędkość. A pan, panie prezesie, na co dzień? Czy pan jeździ? Tak. Renault Scenic. Zupełnie rodzinne autko. Nie, ja jestem już bardzo daleki od tych poczynań rajdowych. W latach młodości, owszem, tak, próbowałem swoich sił. To była już historia. W tej chwili skupiam się tylko i wyłącznie na organizacji imprez, czyli to auto sportowe niejako nie jest mi do niczego potrzebne, chociaż ciągnie, bo to, ja to mówię, to jest taka choroba, z której się nie da wyleczyć. To raz człowiek zarażony. Adrenalina przede wszystkim. Tak, raz człowiek zarażony. Jak to w chorobie, są nawroty, lepsze dni i tak dalej. Także to jest dokładnie to. Nawet ci wszyscy zawodnicy. Ja już w klubie jestem dobrych parę lat. Obserwuję te kariery wszystkie i nawet w momencie, kiedy z jakichś tam powodów, najczęściej rodzinnych, kariera zawodnicza się kończy, bo wiadomo, żona, dzieci i tak dalej, tą karierę trzeba przerwać, to za jakiś czas oni wracają. Może już nie tak bardzo intensywnie, ale zawsze wracają. Czyli mówię, to się nie da wyleczyć. Definitywnie, że koniec, przestałem jeździć i nie. Zawsze. Panie starosto, a pan czym jeździ na co dzień? Oj, na co dzień? No, zwykłą Mazdą. Także nic specjalnego. W każdym razie no, samochody miałem od momentu prawa jazdy prawie zawsze. No ale były to różne, polskie, niepolskie, zagraniczne ostatnio. Japończyki, dlatego że no ich sprawność jest bardzo wysoka, mniej się psują i ja już liczę na bardziej komfort, już mój wiek to jednak wymaga więcej komfortu, mniej ścigania, ale oczywiście też lubię oglądać. Ale jednak dowiedzieliśmy się przed programem, że również pan starosta jeździ na motorze. Tak, motor był, motocykl tak naprawdę, powinno się mówić, to był zawsze moją pasją i od najmłodszych lat, jeszcze nie mając samochodu, już miałem tak zwanego komarka, bo to wtedy były najbardziej modne i do wzięcia motocykle, takie przedmotocykle, potem WS-ka, a potem bardzo, bardzo pożałowałem, że sprzedałem WS-kę. No i postanowiłem jednak coś tam kupić, tak dla przyjemności, bo to jednak lubię poczuć ten wiatr w oczy. Jak jest taka temperatura 20, 20, 30 stopni, to jak się wsiądzie na motocykl, to jest zupełnie... To trzeba rozwinąć troszeczkę chyba większą prędkość, żeby ten wiatr we włosach poczuć. No tak, ale nie, ja nie mam ścigacza żadnego i nie preferowałem nigdy, dlatego że no to tak naprawdę to trzeba to lubić, a tak mówiąc szczerze, to są motory, które często są dla dawców nerek lub innych narządów. Ja wolę takie tradycyjne chopery w tym wydaniu takim, gdzie jest trochę wygody, gdzie się wyjedzie, to po prostu nie potrzeba się tak bardzo śpieszyć, bardziej podziwiam.
I tak, panie redaktor, powiem szczerze, dla tych, którzy mają te motocykle, ja nie mówię o tych z najwyższej półki, bo oni jeżdżą daleko, ale te z niższej półki pozwalają poznać okolice. Ja nie poznałem okolicy tak po prostu, bo tu mieszkam, ale dzięki jeździe na motorze udało mi się tak bardzo poznać naszą okolicę i wszelkie drogi tu w powiecie i sąsiednich powiatach, że nawet byłem zdumiony, że piękno naszego krajobrazu jest tak bogate, a my o tym nawet nie wiemy. A z samochodu tego się nie da zobaczyć. Bo nie wszędzie samochodem się dojedzie, nie wszędzie się przejedzie samochodem. Motocyklem zawsze łatwiej się prześlizgnąć. Nawet jak się droga skończy, to gdzieś boczną ścieżką dojedzie się do drugiej drogi. I to jest taka pasja, która właśnie latem jest preferowana, bo ja dużo nie jeżdżę, ale jak mam chwilę czasu w weekend czy w niedzielę, to wsiadam, wyjeżdżam dla przyjemności po prostu. A przed Wami rajd. Tak, tak. Przed nami jest kolejna impreza. Tym razem jest to rajd walentynkowy i to jest cykliczna impreza co roku organizowana w ramach tak zwanego KJS-u. Jest konkursowa jazda samochodem przeznaczona dla zupełnych amatorów. Może w niej wziąć udział każdy uczestnik, który posiada samochód. Do tego musi przygotować sobie kask ochronny, posiadać kolegę lub koleżankę w charakterze pilota, przyjechać do nas, zgłosić się i może wziąć udział w tego typu imprezy, bo takie imprezy również organizujemy. Założenie jest takie, żeby przyjeżdżali amatorzy, tacy świezi zupełnie i zarażali się, ale większość tych samochodów, które przyjeżdżają, to już są jednak przygotowane do sportu w jakiś tam sposób. Ci uczestnicy walczą o te pozycje, o zdobywanie miejsc na pudle i jakieś tam punkty do uzyskania licencji, bo takie można uzyskać. Także, ale zabawa jest fajna, ona jest organizowana na... Raczej staram się na zamkniętych placach, co prawda ich za dużo nie ma w mieście, ale zawsze gdzieś tam znajdziemy, czy zamkniemy kawałek drogi jakiejś i jakieś tam próby sprawnościowe ustawiamy. I niech się bawią, niech próbują swoich umiejętności zawodnicy. Jakieś niespodzianki na trasie przewidujecie? Raczej nie. Warunki atmosferyczne mogą sprawić niespodziankę. My dodatkowych atrakcji czy utrudnień nie przewidujemy. Staramy się, żeby to było przewidywalne. Zresztą to niejako obligują nas do tego regulaminy, że rysunki prób czy ułożenie trasy musi być przewidywalne. Muszą zawodnicy wiedzieć o tym, przejść, przejechać, zapoznać się, żeby później nie było. Także pod tym kątem tutaj niespodzianek raczej nie szykujemy. Na ten rok co przewidujecie? Jakie atrakcje? No tak jak wcześniej, rajdy. Wcześniej właśnie wspomniałem to, że klub działa i organizuje imprezy i te imprezy są oceniane pozytywnie, nie tylko przez zawodników, ale przez innych działaczy, którzy również patrzą, śledzą na poczynania, na organizację imprez. Zostaliśmy zaproszeni w tym roku do organizacji jednej z rund nowo powstałego cyklu historycznego rajdowego Pucharu Polski. Jest to już impreza ogólnopolska. Tak jak sama nazwa mówi, będą w nim uczestniczyły samochody historyczne. To jest regulaminem określone samochody wyprodukowane nie później jak tam 90. któryś rok. To jakieś tam kwestie regulaminowe. Ale będzie można zobaczyć na trasach rajdowych, jak się ktoś interesował, wszystkie te samochody, które dawniej jeździły w okresie PRL-u, tym poperelowskim, bo to także naprawdę myślę, że widowiskowość tej imprezy będzie duża z racji właśnie tych samochodów, które mam nadzieję, że przyjadą do nas. Co prawda jeżdżąc w takim cyklu na pewno będą chcieli uczestniczyć w tym. I to będzie się odbywało w ramach drugiego rajdu Doliny Krzemionki. W zeszłym roku w ramach tych imprez rajdów okręgowych zorganizowaliśmy na terenie powiatu, na terenie gminy Czerniewic i Rzeczyca odcinki specjalne. To nazywał się ten rajd Doliny Krzemionki. Teraz będzie drugi.
połączony z tym, będzie to puchar ten historyczny, do tego rajd okręgowy, super Coyotes, ileś tych imprez, ileś tych samochodów. I to jest taka największa impreza, którą planujemy zorganizować i myślę, że ona skutecznie pochłonie nasze zapały organizacyjne na dłuższy okres czasu. I ona jest planowana na lipiec, data jest ustalona 15-16 lipiec. I to jest taka impreza sztandarowa. Do tego również nowy cykl imprez, tak zwane Rally Sprinty, polegające na zamknięciu i przejechaniu w czasie sportowym odcinka w granicach 1,5 kilometra przez zawodników. Do tego szkoły doskonałej techniki jazdy, które prowadzimy w niedzielne przedpołudnia, to też ten cykl będziemy chcieli utrzymywać. I na zakończenie sezonu tradycyjnie rajd andrzejkowy. I takie są mniej więcej plany, które zawierają się w granicach 7-8 imprez, więc to też jest spore wyzwanie przed nami. Czyli jak ktoś chce się sprawdzić, jak swoją umiejętność jazdy, to zapraszamy do klubu, prawda, a nie na nasze drogi, tym bardziej tomaszowskie. Takie przysłowiowe palenie gumy, to oczywiście nie uczestnicy automobil klubu, nie członkowie, prawda? Nie. Raczej zawodnicy, czy tam ludzie, którzy są wyżyci, wyjeżdżeni, więc... Myślę, że te wszystkie przypadki, gdzie, jak pani mówi, palenie gumy czy jakaś mocna jazda po tym, to raczej nie nasi klubowicze, dlatego że raz, że oni są wyjeżdżeni, bo tych imprez jest ileś i oni wyjeżdżają się, nie mają takiej potrzeby, żeby szaleć po ulicach, a tych wszystkich, którzy szaleją na ulicach, zapraszamy właśnie do brania udziału w naszych imprezach, gdzie naprawdę można sprawdzić swoje umiejętności, można uzyskać porady od zawodników, którzy jeżdżą i mogą przekazać swoją wiedzę dalej. A mówię, to są imprezy, tak zwana szkoła doskonalenia techniki jazdy, w niedzielne przedpołudnia odbywająca się w jakimś tam cyklu, gdzie zawsze informacja na naszej stronie internetowej się ukazuje. I do wzięcia udziału w tych imprezach zapraszam właśnie tych wszystkich, którzy nielegalnie jeżdżą i stwarzają niestety zagrożenie na drogach. Panie starosto, może pan jako patron klubu chciałby o coś zapytać? Ja może chciałbym, może nie zapytać, a tak naprawdę poradzić, bo o tym szaleństwie żeśmy tutaj przed chwilą wspomnieli, co prawda panowie. Ja tylko dodam, że jak najbardziej potwierdzam, aby no, jeśli ktoś chce bardzo szaleć i bez sensu palić gumy, niech to robi, ale tak pod kontrolą i w miejscach dozwolonych, czyli tam, gdzie na przykład są tereny zamykane, bo automobil kieruje, znaczy akurat trenuje swoimi samochodami, czy pasjonaci razem z nimi, a nie na drogach, bo tak na drogach taka jedna uwaga, która mi się nasuwa, często jadąc dalej, to widzę, jak niektórzy właśnie szalejąc, jadąc 160, no już mówię o tych takich drogach dobrych, niekoniecznie nawet autostradach, ale jednokierunkowych, gdzie rzeczywiście te szybkości dochodzą nawet więcej jak 160, ale cóż z tego, jak później się spotykamy gdzieś tam albo na światłach, albo na jakichś tam skrzyżowaniach. I tak naprawdę nie jest znaczące to, że ktoś jedzie bardzo szybko, krótki odcinek, bo do celu z reguły dojeżdżamy razem, jeśli w ogóle tamten dojeżdża. Bo chodzi o technikę jazdy, to o czym pan przed chwilą wspomniał. Tak naprawdę ważna jest średnia prędkość, stała umiejętność jechania na całym odcinku w sposób właściwy, a nie tylko tam, gdzie odcinkami da mi się wyciągnąć, to ja jadę prawie że do 200, a potem no, nie umiem wyprzedzić albo wyprzedzam bardzo niezdarnie, czy no, nie wiem kiedy to zrobić. Więc te umiejętności trzeba nabywa się z latami oczywiście, ale w takim automobilklubie można zdecydowanie szybciej nabyć. I to pokazuje, że wtedy zużycie paliwa jest mniejsze, czas dojazdu krótszy, a wcale nie łamie się przepisów, tak jak niektórzy to robią na naszych drogach. I to jest też taki mój apel przyłączający się do tego, o czym pan powiedział, że poszalejmy na właściwych terenach i właściwym klubie. To jak panowie oceniacie bezpieczeństwo na tomaszowskich drogach? Myślę, że poprawia się.
przede wszystkim to, że powstała S8-ka, to zdecydowanie zmniejszyło ilość wypadków i skutki tragiczne wypadków. Jakość nawierzchni, która się też zdecydowanie poprawia, bo jednak te inwestycje są i jeździ się lepiej, bezpieczniej. Także myślę, że szaleńców to zawsze się znajdzie wśród kierowców ktoś, kto będzie próbował jakiejś niebezpiecznej jazdy i tak dalej. Tego się nie da wyeliminować, bo to nie, ale myślę, że jednak zdecydowanie bezpieczeństwo jest na wyższym poziomie i rosnącym i cały czas. Pani redaktor, ja tu pozwolę sobie nawet wejść w zdanie, bo dziś z perspektywy czasu możemy oceniać akcję fotoradarową, która ogólnie w Polsce od iluś tam lat już funkcjonuje. To nie fotoradary przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa, chociaż może w jakimś wymiarze również, ale przede wszystkim stan dróg. My mamy najlepszy przykład, bo właśnie, jak pan wspomniał, S8. Praktycznie zminimalizowała się do pojedynczych incydentów wypadkowość na tej drodze, na tym naszym tomaszowskim odcinku, a tu była największa śmiertelność. Tu ludzie ginęli, tracąc życie, nie tylko ulegając wypadkom. Więc to pokazuje, że państwo polskie nie powinno inwestować w jakieś aparaty ścigania, fotografowania, a w poprawę polskich dróg, bo to poprawi bezpieczeństwo. To nieprawdą jest, że jak jest droga poprawiona, to ludzie będą szybciej jechać, szaleć i tam będzie śmiertelność duża. Nie. Właśnie dane statystyczne, ja opieram się nie na jakiejś tam poglądowej wiedzy, bo przewodniczę Komisji Bezpieczeństwa w powiecie jest druga komisja, nawet składająca się z radnych do ustawiania oznakowania i nie tylko. Teraz było ostatnie narady podsumowujące ostatnie lata organizowane w policji, a więc to są dane statystyczne. To pokazuje, że budowa i naprawa polskich dróg poprawia bezpieczeństwo. Nie ustawianie zakazów, nakazów czy fotoradarów, owszem, to w niewielkim stopniu, jeśli w ogóle, tak naprawdę napędzało kasę gminom wiejskim, a nie poprawiało bezpieczeństwo, jeśli mówię o tej akcji fotoradarowej, bo mówię teraz w oparciu o fakty. Więc przede wszystkim budowa, naprawa, modernizacja, to poprawia bezpieczeństwo na drogach. No i oczywiście stan samochodów. No dziś samochody zdecydowanie są w innym stanie technicznym niż były kiedyś. No. Ale no, obłędem było i ja też z zażenowaniem patrzyłem, jak setki milionów wydawano na fotoradary zamiast na budowę dróg czy poprawę dróg. Takie fajne słowa powiedział naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego naszej policji, że tak jak pan starosta mówi, że nie ilość znaków świadczy i poprawia bezpieczeństwo, tylko poprawa infrastruktury wpływa na, że nie wiadomo ile by się tych znaków nastawiało, to i tak się będzie te przepisy łamało. Natomiast jeśli będzie infrastruktura, która sprzyja normalnej jeździe, wtedy tych zdarzeń, wypadków jest zdecydowanie mniej. Dotknę jeszcze jednego tematu. Jak poprawić statystykę pijanych kierowców? Czy powinny być większe mandaty? No myślę, że to chyba nie będzie efektem. No nas przerażają, mnie również. No jeśli słyszymy o przedłużonym weekendzie, gdzie jest ponad 1000 wyłapywanych nietrzeźwych kierowców, to przeraża. To są tak naprawdę kierowcy głównie dnia wczorajszego, no, czyli weekendowanie, balowanie, a potem no, niestety powrót do domu, który kończy się, no, daj Boże, właśnie wyłapaniem na drodze i zabraniem prawa jazdy, a nie wypadkiem. Tak naprawdę no, nie ma chyba dobrego lekarstwa jak apelowanie. No, owszem, Japończycy i inne firmy wprowadzają już samochody z alkomatami, które nie pozwalają uruchomić danego samochodu, jeżeli wyczuje się alkohol w środku, więc no my do takich rozwiązań nam jeszcze daleko, a po drugie ci, co piją, pewnie takimi samochodami nie będą jeździć. Więc to jest trudny problem, to jest no, świadomość nasza i apele, jeszcze raz apele, bo to jest to najgorsze, bo wtedy często giną właśnie niewinni ludzie. Często ginie nie ten pijany, a ten, który się zderzy z tym pijanym. Bo tamten drugi się nie spodziewa. Tak, przeważnie. I to jest ta tragedia, która
No dobrze, że policja no niestety ma coraz sprawniejszy sprzęt, bo mają teraz te sprzęty, które niekoniecznie trzeba w balonik przysłowiowy dmuchać, tylko ten testujący, a więc to jest, całe akcje są prowadzone, to pomaga. No ale mi się wydaje, że no apele, ja nie widzę tutaj takiego skutecznego przeciwdziałania, takiego środka zaradczego, że jak go zastosujemy, no to nie wiem, nie będziemy pili. To jest jakaś tam mentalność nasza. To wracamy do klubu. Swego czasu organizowaliście tak zwane kryterium uliczne. Czy może by warto było do tej formy wrócić? Myślę, że tak. Znaczy, ta formuła cały czas istnieje. Kiedyś, jeszcze przed przebudową Placu Kościuszki, tam żeśmy korzystali z całej infrastruktury, która była parkingów, ulic, uliczek i tam było to organizowane i to była najbardziej widowiskowa impreza, bo skupiona w centrum miasta, czyli zainteresowanie przypadkowych ludzi było duże. To było fajne, były fajne imprezy. Trudne do ogarnięcia pod względem bezpieczeństwa kibiców. Był to też między innymi powód, dla którego żeśmy zrezygnowali z Placu Kościuszki i organizujemy to na terenie ulicy PCK Wodnej, Ściegiennego, tam na Tomaszowskich Błoniach. W zeszłym roku nie odbyła się, tylko to się odbywa pod hasłem Nocne Grand Prix Tomaszowa Mazowieckiego i zawsze to jest albo puchar starosty, albo puchar prezydenta miasta, w zależności kto tam patronatem obejmie tę naszą imprezę. I myślę, że w tym roku na pewno wrócimy, bo ona jest w kalendarzu jako kolejne Nocne Grand Prix. Szukamy... Czy udałoby się przenieść gdzieś bardziej w centrum miasta? Panie starosto? No to już pytanie i do prezydenta, chociaż ja myślę, że on też jest zwolennikiem tej dyscypliny. Myślę, że no, możemy gdzieś pomyśleć, nie przychodzi mi tak na szybko nic do głowy. No, Plac Kościuszki dzisiaj trochę innym rozwiązaniem drogowym jest, bo niestety no, nie jest to tak, jak było poprzednio. No ale to bardziej niech się tutaj specjaliści wypowiedzą. Jeśli przyjdzie im do głowy jakiś teren, który dałoby się odpowiednio zabezpieczyć, bo proszę pamiętać, że tu nie wchodzi tylko w grę zabezpieczenie takie, żeby ktoś nie wyjechał, bo to jest najprościej zrobić, bo policja i inne służby mogą to zabezpieczyć. Ale tu chodzi przede wszystkim o pieszych, którzy wychodząc na przykład z kamienicy, nie zawsze muszą być przygotowani, że w tym miejscu, w tym czasie akurat dzieje się taka impreza, do tego dzieci, więc no, bardziej tutaj bym liczył na pomysły panów z Automobil Klubu, jeśli przyjdzie im, mówię, na myśl pewna trasa, to ją rozważymy. Ja jestem otwarty, aby tego typu kryterium uliczne, jak pani powiedziała, zorganizować. Panie Tomku, najbliższy rajd, poza walentynkowym oczywiście. Jest to pod koniec lutego. Jedziemy na Kajotę, to jest rajd Monte Calvaria, jak to się nazywa, to jest jeden z najstarszych kajotesów w Polsce. Impreza tak jak rajd Monte Carlo, w sumie jest zawsze pełna niespodzianek, nigdy się nie da przewidzieć, co tam człowieka spotka, ponieważ to jest taki okres, gdzie jeszcze jest trochę lodu, trochę śniegu. Akurat teraz mamy ładną pogodę. A zawsze tak, a tam wychodzi, że w okresie tego rajdu są jakieś tam niespodzianki atmosferyczne. I jedziemy dalej startować właśnie w okręgu warszawskim, bronić tytułu mistrzowskiego. A dalej no, będziemy kontynuować jazdę i w jednym, i w drugim województwie. Miejmy nadzieję, że dalej z sukcesami. Czy jakieś problemy? Z jakimi problemami właściwie boryka się Automobil Klub? Największym problemem to są chyba finanse. Panie starosto? No wcale mnie nie dziwi odpowiedź, bo gdybym miał odpowiadać, dokładnie powiedział to samo. No niestety borykamy się w swoich domach, w samorządach, w klubach. No nie da się ukryć, że jest to sport widowiskowy, ale i kosztowny, tak, i to bardzo kosztowny, bo wiemy, jakie są ceny paliw. No, samochód to zawsze można sobie go dopieszczać przez cały rok, czy tam poprawiając o różne elementy, ale tak najbardziej to chyba paliwo to jest tym elementem takim, gdzie to trzeba dojechać. Jeśli chodzi o jeżdżenie, bo z naszej strony organizacyjnej, no to organizacja tego takiego rajdu na poziomie, jak będziemy organizować te mistrzostwa Polski tych pojazdów historycznych, to jest w granicach
40-50 tysięcy trzeba wydać na zorganizowanie tego typu imprezy. No i niestety, no i tutaj kolana są wytarte od chodzenia po sponsorach. No te pieniążki trzeba gdzieś pozyskać, no bo niestety, jeśli podjęliśmy się organizacji, no to chodzimy, tu złotówka, tam złotówka, zawsze się gdzieś ten sponsor znajdzie, wesprze na tą naszą działalność i dzięki temu właśnie tego typu imprezy można zorganizować. Niemniej jednak mówię, no to są duże koszty, a rzutuje na to czynnik ludzki, bo mając w planach organizacyjnych zamknięcie 3 odcinków po drogach publicznych, każdy z tych odcinków 7 km długości, na tym odcinku trzeba postawić ludzi, którzy zabezpieczą, no bo nie może być tak, że ktoś niepowołany wtargnie i tak dalej. Czyli średnio na taki odcinek potrzeba około 40 do 50 osób. Razy 3 odcinki, 150 osób. Trzeba im dać jeść, położyć, spać, zapłacić za to stanie i to generuje największe koszty właśnie. Zgoda, ale panie prezesie, ja tutaj tak ad hoc, że tak powiem, zaproponuję pewną rzecz, która być może wpisze się nawet na stałe w kalendarz imprez tomaszowskich. Otóż w tym roku będziemy obchodzili wielkie święto, że tak powiem, praktycznie tygodniowe. Mam tu na myśli te obchody 1050-lecia Chrztu Polski, ale i ustanowienia patronem miasta i powiatu świętego Antoniego. Będą to wielkie uroczystości o charakterze religijnym, ale nie tylko, miejsko-powiatowym. Wpisuje się w ten kalendarz wiele imprez takich okolicznościowych, gdzie będą to imprezy sportowe, kulturalne, jakieś tam wydarzenia muzyczne. A być może dobrze by było, żeby również takie motoryzacyjne, taka motoryzacyjna impreza również zaistniała. A może, bo dlaczego pomyślałem, że na stałe wpiszę w kalendarz, a może zrobilibyśmy jakiś właśnie tomaszowski rajd świętego Antoniego. Tu improwizuję oczywiście, jeśli chodzi o nazewnictwo. Niemniej jednak, wie pan, zawsze łatwiej jest przy takiej gamie imprez i wielkich wydarzeń no, znaleźć te pieniądze na również tego typu rajd. Więc zapraszam jako starosta właśnie do wpisania się w ten kalendarz tegorocznej imprezy. To będzie w czerwcu na przestrzeni od 13 do 19. Byśmy zorganizowali, musimy dobrze pomyśleć, gdzie i być może co roku właśnie przy okazji odpustu świętego Antoniego, będzie to już patron miasta i powiatu, byśmy taki rajd cykliczny organizowali. Będzie zawsze nam łatwiej jako powiatowi, miastu, myślę, prezydent na pewno też się zaangażuje w tego typu przedsięwzięcie. I byłby to rajd samochodowy świętego Antoniego, no gdzieś, nie wiem gdzie, ale zapraszam do rozmów. Pomysł tak jak najbardziej. I zacznijmy od tego roku właśnie, bo jest akurat specjalny tytuł, a wypełnić 7 dni różnego typu imprezami nie jest tak łatwo. Ani chcielibyśmy, żeby to były te same imprezy, żeby to tylko były jakieś tam kulturalne, muzyczne, ale żeby to była o bardzo różnym charakterze impreza. Duży przekrój. Jest w Polsce rajd świętego Krzysztofa. O, odbywa się na terenie, gdzieś tam w okolicach Warszawy i on też jest imprezą cykliczną. Dlaczego? Czemuż u nas ma nie być świętego Antoniego, więc ja naprawdę chętnie się zaangażuję w to przedsięwzięcie i co roku nawet, no skoro jestem patron. No jak skoro najbardziej, patron, myślę, to że spotkamy się na jakichś rozmowach, żeby także doprecyzować. Zapraszam, tak. Proszę pomyśleć już nad pewną trasą, gdzie, jakby to mogło wyglądać i mówię, wszystko inne gramy. Dobrze. No proszę. Patron już myśli kreatywnie, za co mu dziękujemy. Panie Tomku, czy zdarzyło się, żeby wrócił pan z rajdu na nogach? Na lawecie. Na lawecie, tak, już nie chciałam, tak, zdarzyło się to nawet w zeszłym sezonie. Tak, zawsze jedziemy na rajd poza Tomaszów na lawecie i wracamy na lawecie, tak? Teraz to auto nie zawsze wraca sprawne na tej lawecie, tak? Z takich usterek, powiedzmy, w samochodzie, które nam się przytrafiły, to w zeszłym roku wybraliśmy się na memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza. No i tam niestety auto odmówiło nam posłuszeństwa. Rozstrzeliła nam się nagrzewnica w
samochodzie. Zaparowało nam całe auto, no i niestety skończyła się jazda. No i tam faktycznie mieliśmy ładnych parę kilometrów, żeby wrócić, no, w takim nastroju, no, niezbyt zadowoleni byliśmy z tego. No i u nas w województwie zdarzyło się dwa razy, w sumie trzy, dwa razy skrzynia biegów, raz silnik nie wytrzymał tempa, więc w zeszłym roku tych przygód było, no, sporo. Ale zawsze naprawiacie tylko samochód. Wy wychodzicie bez szwanku, można tak powiedzieć kolokwialnie, tak? To jest najważniejsze, to czego wam można życzyć? Ja bym chciał jeszcze, korzystając z okazji, podziękować ludziom, którzy gdzieś wspierają moje jeżdżenie, bo mowa tutaj o finansach. Wiadomo, jest to sport drogi, nawet w tej formie amatorskiej. W zeszłym roku mieliśmy wsparcie od firmy Soul Trade z Tomaszowa, gdzie no bardzo, bardzo dziękuję za pomoc i wkład z ich strony w nasze jeżdżenie. W tym roku też kompletujemy sponsorów na ten sezon, więc jeśli są jakieś tam firmy, które chciałyby wesprzeć nas, udostępniamy powierzchnię reklamową na naszej rajdówce, reklamy w internecie, zawsze gdzieś tam wspominamy, dziękujemy sponsorom, więc zachęcamy. No, bo gdyby nie to, no to człowiek by no, nie był w stanie też tyle imprez ogarnąć. Ciężko z własnego budżetu. A czego życzyć Automobil Klubowi? Myślę, że sukcesów takich nie gorszych jak w zeszłym roku. Dobrych sponsorów. Dobrych sponsorów, tak. To by się przydało. A resztę jakoś tam ogarniamy od hojnego wielu... Hojnego patrona. Hojnego patrona, tak. Hojnego patrona. A resztę mówię, no ogarniamy przez wiele, wiele lat. Staramy się, pracujemy nad tą pozycją klubu. Myślę, że to jest takie... działanie nie tylko, że to klub, Automobil Klub, tylko zawsze w tej nazwie jest Automobil Klub Tomaszowski. Więc ten Tomaszów coraz bardziej jest kojarzony, nie jest tylko, że Automobil Klub, bo tu się spotykamy z taką sytuacją, że jak ktoś powie Tomaszów Mazowiecki, to tak nie za bardzo jeszcze wie, o co się rozchodzi, ale jak się powie Spała na przykład, no to już wszyscy wiedzą, kojarzą. A my cały czas dążymy do tego, żeby właśnie na słowo Tomaszów Mazowiecki. Wszyscy wiedzieli, gdzie jest Tomaszów, a później dopiero o Spale. Kojarzyła się dopiero Spała. Tak. To tego wam życzymy. Proszę państwa, i naszymi gośćmi dzisiaj byli starosta powiatu tomaszowskiego, pan Mirosław Kukliński. Dziękuję państwu za spotkanie, no i tą miłą niespodziankę. Prezes Automobil Klubu, pan Mirosław Kister. Ja również dziękuję. I członek klubu, pan Tomasz Kister. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie.